Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo, było takie powiedzenie ukute: chleba i igrzysk, chleba i igrzysk. W starożytnym Rzymie cesarze ukuli takie powiedzenie na potrzeby tego, co się dzieje w społeczeństwie, żeby uspokoić nastroje. I dlatego organizowali walki gladiatorów, walki ze zwierzętami, inne rozrywki. W czasie niektórych uroczystości rozdawano wyżywienie, chleba i igrzysk. I tym i wy się kierujecie, tylko od nimi się różnicie tym, że nie ma chleba. Bo jak chcemy rozmawiać o zerowym VAT-cie na żywność, to wy mówicie nie. Jak chcemy rozmawiać o zamrożeniu energii, cen energii, mówicie nie. U was chleba nie ma. Nigdy nie było. Jak rządziliście? Ale igrzyska tak. Igrzyska tak. I dlatego dzisiejsze igrzyska to są właśnie komisje śledcze. Wam jedna komisja nie wystarczy. Dwie też nie. Trzy nie. Już zapowiadacie ustami swoich liderów, że tych komisji będzie 10, 20, 30. Niech trwają igrzyska. A co tam, jakie koszty? A te... Pani marszałek, czy może pani marszałek przywołać do porządku swojej koleżanki? Otóż, szanowni państwo, to jest... Te komisje śledcze, ta komisja zwłaszcza, jeżeli powstanie, jest bardzo niebezpieczna. To nie jest nie tylko hucpa polityczna. To jest niebezpieczne dla obywateli, dla społeczeństwa. To rozmontowuje służby. To jest szkodliwe dla naszego kraju. I takiej sytuacji nigdy, szanowni państwo, nie było. Nigdy nie było sytuacji, w której ktoś miałby tyle bezczelności w sobie, żeby w uchwale napisać, że chce badać, jakimi metodami i formami kontroli operacyjnej dysponują polskie służby. Chyba w żadnym, szanowni państwo, kraju nikt nie doprowadził do sytuacji, w których na stole położono informacje o tym, jakie metody stosują służby. Bo służby nie ujawniają tego typu informacji. Przecież to jest oczywiste. Dzisiaj przed telewizorem wy możecie oczywiście krzyczeć, ale zapewne nie jeden przestępca zaciera ręce i mówi, jeżeli to im przejdzie, to się dowiemy, jakie metody stosują. Nie tylko oni, bo także obce wywiady, o czym musicie wiedzieć. Obce wywiady. Tego się po prostu nigdy nie robiło i nigdy nie robi. To ociera się o zdradę tak naprawdę. Pan mówi, że to jest łajdactwo. To jest łajdactwo właśnie. Farmazony pan opowiadał. A tak niezależnie od wszystkiego, to już tak przy Pegasusie, jak była komisja w Parlamencie Europejskim, to mówiono, że w większej liczbie krajów, chyba 14, ile pamiętam, stosowano system Pegasus. I to też warto przytoczyć pewne informacje. Hiszpania mogło dojść do zainfekowania Pegasusem, a także innym programem Candiru telefonów premiera, ministrów, 65 osób, w tym związanych z katalońskim ruchem niepodległościowym. Celem Pegasusa w Belgii, jak ustaliła komisja, był premier, a obecnie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i jego ojciec Louis. Niezwykle rozległa inwigilacja Pegasusem miała miejsce we Francji. Ujawniono włamania na telefony prezydenta Macrona, 5 ministrów, jednego z posłów do parlamentu, dyrektora paryskiej stacji radiowej, dziennikarzy śledczej. O tym nie mówicie społeczeństwu, prawda? Tego nie chcecie już powiedzieć. Wy stworzyliście obraz państwa, gdzie wszyscy są podsłuchiwani, państwa opresyjnego. I to jest kłamstwo. I to jest kłamstwo. I to jest łajdactwo mówienie tego. I to jest niebezpieczne. Jeżeli pan pyta, panie pośle, o to, jak finansowane, jak przekazywano środki do CBA, czy to było zgodne z prawem, bo przecież CBA działa tylko na podstawie środków z budżetu państwa, otóż chcę panu powiedzieć, że to jest nieprawda. Jeżeli chodzi o podstawę przekazania środków, o czym mówiliśmy wielokrotnie, to był artykuł 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego. Proszę sobie to przeczytać. Dlaczego pan nie przytacza tego przepisu? 43 paragraf 8 1c. Takie środki są przekazywane z Funduszu Sprawiedliwości. Na tej mównicy kilka lat temu był pan senator Kwiatkowski jako prezes Najwyższej Izby Kontroli. Czy powiedział coś o nielegalności działań? Nigdy, nigdy nie powiedział czegoś takiego. To jest ściema na użytek społeczeństwa i właśnie tych igrzysk, które prowadzicie. Ale szukałem różnych orzeczeń, żeby państwu też spróbować poprzez te orzeczenia pokazać, że państwo nie macie racji. I to, czym się kierujecie, to ma motyw wyłącznie polityczny. Otóż wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K23/11.
Trybunał Konstytucyjny i skład, w którym zasiadał wówczas m.in. pan sędzia Rzepliński, pan sędzia Biernat, pan sędzia Hermeliński, czyli ludzie, których no, trudno posądzić o jakieś szczególne sympatie do nas. Jeden z nich zresztą mówił, że ma sympatie wielkie do was. A to, co w tym rozstrzygnięciu napisano. Brak wyposażenia służb policyjnych oraz służb ochrony państwa w możliwość korzystania ze zdobyczy nowoczesnej techniki, a nawet wyposażenie ich w taką możliwość, lecz w niewystarczającym zakresie, może oznaczać niewywiązanie się państwa z jego konstytucyjnego zadania strzeżenia niepodległości i nienaruszalności terytorium Rzeczypospolitej, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Chodzi o naruszenie artykułu 5 Konstytucji. To jest orzeczenie z 2014 roku. No i co, panie pośle? No i co? W tamtym składzie. No i co? Czemu tego nie mówicie ludziom? Takie środki stosowane są także i w innych państwach, ale dużo dalej. Niemcy. Osoba niepodejrzana, podejrzewana, to jest osoba, co do której można stosować już techniki operacyjne. Podejrzewana, bo taki jest interes państwa. Jeżeli chodzi o Szwecję, służby szwedzkie, badane było stosowanie nasłuchu elektromagnetycznego. Szanowni państwo, Europejski Trybunał Praw Człowieka, rok 2022 i co orzeka? Że wszystko jest zgodne z prawem. Tak, a ściągano w ten sposób wiadomości z wielu urządzeń. Tak, ze względu na bezpieczeństwo państwa. Proszę nie mieszać tutaj ludziom w głowach. Jeżeli pan poseł mówi o tym, że rząd, zresztą w ufale to jest, kilka razy się to pojawia, że to rząd zarządza kontrole operacyjne, przecież to nic głupszego nie można wymyśleć. Sąd. Państwo nie znacie chyba procedury. To sąd decyduje, nie prokurator decyduje. Sąd. Niezawisły sędzia, niezależny sąd. I przykładowo w 2022 roku w 184 przypadkach CBA złożyło wniosek o to, żeby zarządzić taką kontrolę w Polsce do Sądu Okręgowego w Warszawie. I wiecie co? We wszystkich tych przypadkach sąd się zgodził. We wszystkich tych przypadkach sąd się zgodził. Ale warto też, mam mało czasu, a szkoda, bo mógłbym się odnieść także do tych wątków czysto personalnych. Chcę tylko powiedzieć, że to nie chodzi tylko, panie pośle, o to, to nie chodzi o kwestię jakiegoś ataku natury politycznej. W tle pojawiają się wątki kryminalne. I pewnie, jeżeli komisja powstanie, to będzie można wiele z tych wątków wyjaśnić. Aczkolwiek zabawne jest, jak ta komisja ma działać. Może pan mi to w kuluarach wyjaśni, bo przecież jeżeli to ma być komisja, która ujawnia tego rodzaju metody, to chcę powiedzieć, że będzie pracowała na dokumentach, które są tajne. I nikt ich nie odtajni, bo jak odtajni, to złami prawo. Ciekawe, jak to zamierzacie zrobić publicznie. Komisja śledcza powinna publicznie działać. A może działać publicznie w takich sprawach? Zadajcie sobie to pytanie, bo złożyliście taki wniosek o to, żeby ta komisja powstała. Ale jeszcze jeden wątek, szanowni państwo. Nie mógłbym być sobą, gdybym nie poruszył tematu zakupu. To jest specjalny system w 2012 roku, system Remote Control System, system, który potrafił niemal to samo, co osławiony Pegasus. System oprogramowanie wgrane na telefon pozwalało włączać mikrofon, podsłuchiwać otoczenie, podglądać otoczenie przez kamery, sczytywać odbieranie wiadomości, ściągać zawartość książki koniakowej. Skąd ja to wiem? Otóż, proszę pana, z tego, co ujawniła kanadyjska firma Citizen Lab, ta, na którą się dzisiaj powołujecie, ona mówi, to wy korzystaliście z tego sprzętu, z tego systemu. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który orzekł, że biuro CBA ma prawo odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, jakich narzędzi używa. To w waszych czasach stosowano taki system. I teraz jeszcze na koniec, ponieważ pan powiedział, że od 5 do 7 tysięcy osób jest podsłuchiwanych rocznie. A w 2010 roku ile było podsłuchiwanych, jak pan myśli? 6,5 tysiąca. Więcej niż w 2020 roku, 10 lat temu. Taka jest brutalna prawda. Posługuje się pan szokującymi danymi. W mediach podchodzą dziennikarze, podkładają mikrofona, wy mówicie 1 830 000 danych pobrano. A ile pobrano w 2014 roku? Dlaczego tego państwo nie mówicie? 2 351 000. 500 tysięcy więcej. Taka jest prawda. Czas mija.
Bardzo dziękuję, panie marszałku, pani marszałek, przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że wyjaśniłem swoje zdanie. Bardzo dziękuję.